tak zrobiłem i tutaj również zacznę od postulatów mechaniki szczególnej teorii względności w pewnym momencie i będziemy analizować, co z tych postulatów wynika. Rzecz jest, zbuduję ten wykład tak, bez wprowadzenia, skąd się te postulaty wzięły, skąd ludzie je wymyślili. To wszystko jest historycznie do wyjaśnienia i oczywiście to był bardzo duży krok ludzkości, żeby dojść do tego miejsca, od którego ja praktycznie zacznę. Dobrze? Natomiast tak mi się wydaje, że dydaktycznie jest nawet prościej, bo wystarczy zaakceptować pewne postulaty, a reszta już samo wychodzi. Nie trzeba odkrywać Ameryki, tak jak to odkrywali wcześniej ludzie, tylko uznajemy, że Ameryka jest odkryta i teraz będziemy ją badać. Tak? Ale żeby było łatwiej, to ja cały wykład zbuduję w ten sposób, że zacznę jednak od tego, co wszyscy wiecie ze szkoły, bo zacznę od mechaniki takiej nie relatywistycznej, czyli od zwykłej mechaniki, a właściwie kinematyki, bo szczególna teoria względności to jest tak naprawdę teoria kinematyczna. To nie jest teoria dynamiczna, to jest nauka o związkach pomiędzy zdarzeniami, jakie zachodzą w przyrodzie. W związkach takich kinetycznych, tak? Dobrze. Więc żeby ustalić język, którym będziemy się posługiwać od samego początku, to wprowadzę kilka definicji, dobrze? Definicje, od razu zastrzegam, że nie są to definicje w sensie ścisłym i nie należy się do nich przywiązywać, bo oczywiście jak ktoś jest bardzo zaawansowany, to może znaleźć luki w tych definicjach i stwierdzić, że one jednak nie do końca są prawdziwe i tak dalej, ale na użytek tego wykładu są wystarczające, dobrze? Więc te definicje po to, żeby były zrozumiałe, to też chciałbym, żeby były proste, dobrze? A na użytek tego wykładu są wystarczające. Więc pierwsze pojęcie, które jest tam potrzebne, to jest obserwator. Obserwator. Co to jest obserwator? Dobrze? Więc proszę Państwa, obserwator to jest coś lub ktoś, dobrze? Kto jest wyposażony w zegar i linijkę. Dobrze? I potrafi względem siebie w związku z tym zmierzyć odległość od siebie do jakiegoś miejsca i potrafi na swoim zegarku mierzyć upływ czasu. To jest obserwator. Okay? I w związku z tym obserwator ma tą zdolność mierzenia czasu i przestrzeni, przynajmniej według własnego uznania. Dobrze? I tak naprawdę szczególna teoria względności, czy w ogóle teoria, ta kinematyka, to jest nauka, to jest jakby wiedza o tym, jak pomiary jednego obserwatora tłumaczą się na pomiary innych obserwatorów. Jak mamy dwóch obserwatorów, każdy z nich ma swoje linijki, każdy z nich ma swój zegarek i w istocie rzeczy każdy może mierzyć to samo zjawisko w inny sposób, prawda? No i właśnie szczególna teoria względności czy kinematyka to jest nauka o tym, wiedza o tym, jak pomiary jednych obserwatorów tłumaczą się na pomiary drugich obserwatorów, dobrze? Więc pojęcie obserwatora jest kluczowe. Drugie pojęcie to jest pojęcie zdarzenia. Zdarzenie. Jak sama nazwa wskazuje, zdarzenie to jest coś, co zaistniało, tak? Ale tutaj ważne jest, że to jest fakt obiektywny. Coś, co na pewno się wydarzyło, niezależnie od obserwatora. Takim zdarzeniem może być na przykład rozpad jakiejś cząstki, tak? Cząstka była i nagle się rozpadła. Dobrze? To jest fakt. Każdy może tego doświadczyć. Każdy obserwator wie, że coś takiego zaszło. Jeżeli jeden obserwator coś takiego zaobserwował, to każdy obserwator musiał to zaobserwować. Tak? Pochłonięcie fotonu, tak? Na płytkę. Jakieś inne zdarzenie, na przykład to, że ja tu strzeliłem palcami, tak? To jest zdarzenie. To jest zdarzenie, bo jest obiektywne. Ja to wykonałem, ale każdy obserwator to widział. Każdy mógł to widzieć na swój sposób, ale jest pewny, że takie zdarzenie zaszło, tak? Więc to nie jest coś, zdarzenie to nie jest coś, co sobie ktoś wymyślił i mówi, że coś tam było, tylko to jest obiektywny fakt, jakieś zjawisko fizyczne, które zaszło. Zjawisko fizyczne, dobrze? I każde zdarzenie zaszło w jakimś miejscu i zaszło w jakimś momencie, dobrze? Ponieważ to jest zdarzenie obiektywne, ponieważ to jest fakt obiektywny, to każdy obserwator, który jest wyposażony w zegarek i linijkę, może powiedzieć według jego zegarka, kiedy to było i jak daleko od niego to było. Każdy obserwator, każdy może inaczej to powiedzieć, ale każdy może obiektywnie stwierdzić to na swoim zegarku i według swojej linijki, tak? Rozumiecie?
dla jednego obserwatora to będzie daleko i będzie bardzo późno, być może, tak? Bo ma zegarek ustawiony na inną godzinę, bo ja nie wiem, jak obserwatorzy mają ustawione zegarki względem siebie, dobrze? A drugi obserwator powie, że to było blisko i przed chwilą, tak? Ale chodzi o to, że to zdarzenie zaszło i każdy obserwator może mu przypisać w związku z tym współrzędne czasowe, jedną współrzędną czasową, czas zajścia tego zdarzenia i jego położenie, tak? Takie liczby, jego położenie. Proszę Państwa, następne pojęcie, które będzie nam natychmiast potrzebne, czasoprzestrzeń. Bardzo popularne słowo, tak? Jak każdy widzi słowo czasoprzestrzeń w gazecie, to natychmiast zaczyna czytać, bo to jest fajne słowo. Ale czasoprzestrzeń to jest nic innego jak zbiór wszystkich zdarzeń. Tak? Wszystkie zdarzenia we wszechświecie, w przeszłości, tworzą zbiór, które nazywamy czasoprzestrzenią. Czasoprzestrzeń to jest zbiór tych punktów, wszystkich możliwych takich kombinacji, czas i położenie, tak? W każdym punkcie zaszło jakieś zdarzenie, ok? Teraz, co to jest położenie? Położenie to jest, to są współrzędne, przestrzenne, danego zdarzenia określone przez wybranego obserwatora. Tak? Czyli ja jestem tutaj, mam linijkę, wybieram sobie jakiś układ współrzędny względem siebie, ja jestem w początku tego układu współrzędnym, dobrze? I każdemu zdarzeniu, które ktokolwiek by je zrobił, każdemu zdarzeniu w przestrzeni mogę przypisać położenie. Okay? Każdy obserwator przypisuje je inaczej, ale każdy obserwator może to zrobić. To jest położenie względem wybranego obserwatora. Oczywiście, co to jest ruch? To jest zmiana położenia w czasie według danego obserwatora. A priori można sobie wyobrazić sytuację, że jeden obserwator widzi, że coś się porusza, a drugi widzi, że coś stoi. Prawda? Jeden widzi ruch, a drugi nie widzi ruchu. I to jest jasne, prawda? Widzicie, że ja się ruszam, tak? Ale ja według w swoim układzie odniesienia, według mnie, ja jako obserwator, gdy mierzę swoje położenie, to położenie cały czas jest zero. Tak? Ja spoczywam według siebie, prawda? Bo moja linijka jest tak ustawiona, linijka się porusza razem ze mną i w związku z tym ja stoję cały czas. Dla was chodzę, tak? Jakby ktoś tu przechodził, to jeszcze co innego zobaczy, mój ruch. Jeszcze inaczej, prawda? Każdy obserwator a priori może inaczej opisywać ruch przedmiotów, które obserwuje. Teraz jeszcze dwa pojęcia. Układ. Czy wszystko jest jasne? Proszę mi przerywać, jak coś jest niejasne, tak? Albo możecie mnie czasami zaginać pytaniem. To niech pan da przykład na to, tak? Bo coś będzie bardzo dziwnego. To niech pan da przykład. Ja spróbuję. Albo się wycofam, ok? Z tego, co powiedziałem. Układ odniesienia. Układ odniesienia, jak ja tu ładnie sobie napisałem. A, no właśnie, układ odniesienia, czyli układ współrzędnych związany z danym obserwatorem, tak? Każdy obserwator ma swój układ odniesienia, swoje wybrane osie i względem nich mierzy wszystko, tak? To jest układ odniesienia i jeszcze jest, proszę Państwa, i to jest pojęcie już z fizyki, układ inercjalny. Co to jest układ inercjalny? Ktoś wie? No, co to jest układ inercjalny? Na fizyce powinno być. Jest to układ. Dobrze, inaczej mówiąc, jest to układ, w którym obowiązuje pierwsza zasada dynamiki. Tak? Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to ciało to spoczywa albo porusza się ruchem jednostajnym. Tak? Są takie układy wyróżnione, takie układy odniesienia wyróżnione wśród wszystkich układów, w których obowiązuje pierwsza zasada dynamiki. To są układy inercjalne. Prawda? Naturalnym przykładem jest taki układ przyspieszającego autobusu. Prawda? Jak jesteśmy w przyspieszającym autobusie, to widzimy, czy obserwujemy zjawiska, jak jesteśmy w przyspieszającym autobusie, to widzimy, że na ciała według nas, obserwatorów będących w przyspieszającym autobusie, na ciała poruszające się
po to, żeby one poruszały się ruchem jednostajnym, muszą działać siły. Siły bezwładności. Tak? To są siły pozorne. Związane właśnie z naszym przyspieszeniem. Tak? Więc to jest pojęcie bardzo abstrakcyjne, ale są takie układy, w których działa pierwsza zasada dynamiki, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to ono pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. Okay? I teraz jest kwestią nieoczywistą, ale naturalną, bym powiedział, choć nieoczywistą, że układy inercjalne w takim świecie, jaki znamy, są ze sobą powiązane w taki sposób, że poruszają się względem siebie ze stałymi prędkościami albo spoczywają. Jeżeli mamy układ inercjalny, to każdy układ odniesienia poruszający się względem tego układu ze stałą prędkością jest również układem inercjalnym. A każdy układ przyspieszający względem układu inercjalnego nie jest układem inercjalnym. Dobrze? Sytuacja się komplikuje, kiedy do głosu dochodzi grawitacja, czyli siła z jednej strony prawdziwa, ale w nowoczesnym sformułowaniu siła pozorna. Ale to jest bardzo trudne, żeby to wytłumaczyć. Ale tak, to był fundament tego, jak narodziła się ogólna teoria względności. Gdzie Einstein zauważył, że grawitacja może być rozumiana jako siła pozorna i w związku z tym związana z układem przyspieszającym. Ale to jest zupełnie na inny wykład historii. W każdym razie w naszym przypadku układy inercjalne to są układy, w których obowiązuje pierwsza zasada dynamiki. No i teraz, proszę Państwa, zacznijmy od tego, od naszego codziennego życia. Mechanika czy kinematyka taka nierelatywistyczna, kinematyka, jaką ludzie znali do początku XX wieku, to była, mówi się, mechanika newtonowska, ale kinematyka tak naprawdę jest związana z Galileuszem, bo to Galileusz był pierwszy, który odkrył pierwszą zasadę dynamiki. Tak? Później to Newton oczywiście zebrał, ale to Galileusz odkrył pierwszą zasadę dynamiki i coś w rodzaju układów inercjalnych wymyślił. I Galileusz wymyślił, w jaki sposób obserwacje jednego obserwatora inercjalnego tłumaczą się na obserwacje innego obserwatora inercjalnego. Dobrze? Więc wyobraźmy sobie, że mamy obserwatora spoczywającego, dobrze, który ma swój zegarek i swoją linijkę. Dobrze? I on obserwuje jakieś zjawisko, jakieś zdarzenie. Zapaliła się żarówka w jakimś momencie. W związku z tym to zdarzenie według niego, on wprowadza układ współrzędny, tak? Nie wiem, tu napisać Y, tu Z. To zdarzenie ma jakieś współrzędne X, Y, Z i jakiś moment czasu. Według jego zegarka i według jego linijki. Tak? I w jego układzie odniesienia. I teraz jest drugi obserwator inercjalny, który porusza się względem tego obserwatora z pewną prędkością u. Dobrze? Skąd wiadomo, że on się porusza z prędkością u? No bo ten obserwator widzi tego obserwatora i może rejestrować jego położenia i w związku z tym jak może rejestrować jego położenia, które są konkretnymi zdarzeniami, tak? Zdarzenie polega na tym, że ten obserwator jest w tym miejscu w danym momencie, w następnym momencie jest w innym miejscu, w następnym w innym, więc on może te kolejne zdarzenia przetłumaczyć na ruch, bo widzi zmianę położenia w czasie. Tak? I widzi, że on się porusza ze stałą prędkością. Okay? Ale ten obserwator ma swój układ odniesienia X', Y', Z'. Które jest do niego przyczepiony i ma swój zegarek. Tak? I załóżmy dla uproszczenia, że jest tak, że w chwili czasu, według tego obserwatora, w chwili czasu T równe 0, położenie tego obserwatora było
R tego obserwatora, tego nazwę A, tego nazwę B, że obserwator. Położenie obserwatora B było 0. Czyli że w chwili początkowej oni się mijali, tak? Że w momencie, kiedy się mijali, to zsynchronizowali swoje zegarki. OK? Jedzie ten obserwator B, tutaj koło mnie, ze stałą prędkością, ja go widzę i w momencie, kiedy on mnie mija, jest w miejscu, gdzie ja jestem, zsynchronizujemy nasze zegarki. Możemy to zrobić, bo jesteśmy koło siebie, tak? Mówię, teraz zsynchronizujemy i on jedzie. Dobrze? Załóżmy, że tak mamy ustawione zegarki. Dla uproszczenia, ale można to zrobić bardziej ogólnie. I ten obserwator również widzi to zdarzenie, ale oczywiście temu zdarzeniu przypisuje jakieś inne współrzędne. X', Y', Z', T'. Prawda? Według swojego... A priori może to zrobić. A priori nie wiemy nic o tych współrzędnych. Ten obserwator nie wie nic, jak ten obserwator tu zmierza. Trzeba się uwolnić od takiego myślenia, że oczywiście wiadomo. Tak? Ale ogólnie to nie wiadomo. Prawda? Mogłoby być różnie. Nie wiem, zegarek mógłby mu się zepsuć, albo wolniej chodzić, tak? Oni nie mogą tego, ci obserwatorzy stwierdzić, bo oni tylko raz się widzieli. Raz tylko zsynchronizowali zegarki, tak? I raz porównali swoje linijki, że mają tą samą długość. Ale nie wiadomo, czy jak on tam się porusza, to ta linijka może mu się coś wydłuża, tak? Może mu się zwinęła ta miarka, tak? Zegarek może wolniej chodzi, bo się bateria czerpie, nie wiadomo, tak? Więc a priori mogą oni te liczby przyporządkowywać różnie. Ale jeżeli ten zegarek jest prawidłowo chodzi, to znaczy chodzi, odmierza sekundy tak jak powinien i linijka jest taka jak powinna, tak? To istnieje związek pomiędzy tymi współrzędnymi a tymi współrzędnymi i ten związek nazywa się transformacją Galileusza. Transformacja Ja bym powiedział, że to jest postulat transformacja Galileusza, to jest postulat nierelatywistycznej kinematyki. Dobrze? I nie chcę wchodzić w udowadnianie tego, tylko zakładam, że tak jest. Dobrze? Nierelatywistycznej, czyli takiej znanej do początku XX wieku. I ta transformacja jest następująca. Jeżeli rzeczywiście ci dwaj obserwatorzy w chwili T0 byli w tym samym miejscu według tego obserwatora, to każda inne współrzędne mierzone przez tego, inne zdarzenia, tak? Mierzone przez tego obserwatora w chwili T' jest równe T, to znaczy, jeżeli ten obserwator widział, że to zdarzenie było w 5 sekundzie od momentu minięcia, to ten widział też, że to było w 5 sekundzie od minięcia. Okay? To jest oczywiste. Tak? To jest transformacja Galileusza. Natomiast położenie według tego obserwatora również jest funkcją położenia tego obserwatora, tak? Jest równe R minus prędkość unoszenia tego obserwatora razy czas. Zauważcie, że położenie zdarzenia mierzone przez obserwatora tego poruszającego się zależy nie tylko od położenia zmierzonego przez tego obserwatora, ale również od czasu. Od momentu, w którym ten obserwator zauważył to zdarzenie. Tak? Czy każdy to rozumie? A widzicie, że tak jest? Widać, że tak jest, czy nie? No to dobrze. Jak widać, to nie będę tłumaczył. Dobrze? No to mamy transformację Galileusza. Oczywiście ten drugi wzór to tak naprawdę są trzy wzory, prawda? Na trzy niezależne współrzędne, czyli x' to jest x minus ux razy t, czyli prędkość unoszenia w kierunku x. To u specjalnie piszę, bo to jest prędkość unoszenia jednego obserwatora względem drugiego, dobrze? Bo v będzie mi za chwilę potrzebne do czegoś innego. Y minus uy razy t i z' z minus uz razy t. Ale proszę Państwa, w dalszej części wykładu, dla uproszczenia całej sytuacji, która i tak jest skomplikowana, jak przejdę do szczególnej teorii względności, będę zakładał, że prędkość unoszenia w kierunku x jest po prostu równa u, a wszystkie inne prędkości uy i uz są równe 0. Czyli, że ci obserwatorzy mają tak wybrane układy współrzędnych swoje, że jeden porusza się względem drugiego w kierunku x.
ok? I w związku z tym w kierunku Y i Z oni się względem siebie nie poruszają, tak? Czyli cały problem jest jednowymiarowy. I wtedy ta transformacja Galileusza wygląda tak. T' równa się T i X' równa się X minus U razy T. Dobrze? I to jest postulat nierelatywistycznej kinematyki. Za chwilę będziemy analizować, co z niego wynika. Ale proszę Państwa, sytuację można oczywiście odwrócić, bo żaden obserwator inercjalny nie jest lepszy od drugiego. W związku z tym całą sytuację można by odwrócić i powiedzieć, a jak to jest, bo to jest przepis na to, że ten obserwator spoczywający, jak zmierzy współrzędne jakiegoś zdarzenia, to może sobie na kartce wyliczyć, co mierzy ten drugi. Tak? On go minął, ale on wie w każdej chwili, co tamten mierzy. I dzięki temu nie muszą się komunikować, żeby wymienić informacje, tak? Bo to mówimy transformacja Galileusza. Ale sytuacja jest również odwrotna. Ten drugi może, znając swoje współrzędne, które mierzy, powiedzieć, co mierzy ten drugi. Co mierzy ten drugi obserwator inercjalny. No bo tą transformację można odwrócić. Zamiast T' i X' wyrażasz przez TX, to można T i X wyrazić przez T prim X prim. I transformacja odwrotna jest bardzo prosta, tak? Bo tutaj tylko muszę zrobić T się równa T prim, bo to jest to samo równanie. A tutaj X jest równe X prim plus U razy T prim. Tak? I to jest transformacja odwrotna. Transformacja odwrotna polega na tym, że się zmienił znak prędkości unoszenia. Czyli transformacja odwrotna mówi, że ten obserwator opisuje, jak transformuje współrzędne tego obserwatora do tego, to robię to tak samo, jak transformuje te do tego, tylko z przeciwnym znakiem. Dlaczego tak jest? Z przeciwną prędkością. Dlaczego tak jest? No bo ten obserwator w swoim układzie odniesienia spoczywa, a ten porusza się z prędkością unoszenia minus u. W drugą stronę. Tak? I dlatego to tłumaczenie jest po prostu z przeciwnym znakiem. Ja wiem, że to jest trywialne. Nie bardzo. Nie bardzo? Nie bardzo, dlatego że mnie przynajmniej kiedyś przyszło do głowy taka zagadka. To są takie ładne równości, ale w jakim układzie współrzędnych wypisane? Jedne w jednym, drugie w drugim? Tak. Można tak sobie dwie przestrzenie po prostu przyrównywać? Czy to jest jeszcze trzeci układ odniesienia, który jakoś tam godzi te dwa? To wcale nie jest takie trywialne. No więc cała koncepcja tutaj jest taka, że jest dwóch obserwatorów inercjalnych, poruszających się względem siebie z prędkością unoszenia u, i oni obserwują świat. Jeden obserwator widzi jakieś zdarzenia i przypisuje im współrzędne według swojego zegarka i swojej linijki. Drugi obserwator robi według swojej linijki i swojego zegarka. I transformacja Galileusza, która jest postulatem, mówi, że znając jedne, można wyliczyć drugie. I nic więcej nie jest potrzebne. Żaden trzeci układ już nie jest potrzebny. Oczywiście można sobie wymyślić trzeciego obserwatora, który porusza się z jakąś inną prędkością U', tak? Ale jeżeli on jest inercjalny względem tego obserwatora, to musi być również inercjalny względem tego, tak jak wam mówiłem, że układy inercjalne są powiązane ze sobą tym, że poruszają się względem siebie ze stałymi prędkościami. I w związku z tym istnieje transformacja Galileusza z tego układu do tego, która jest złożeniem transformacji, to znaczy z tego do tego istnieje, która jest złożeniem transformacji z tego do tego i z tego do tego, tak? Po prostu się kolejna prędkość doda tu i znowu będzie dobrze, bo ten porusza się względem tego z prędkością U', to znaczy, że względem tego porusza się z prędkością U plus U'. Zaraz do tego dojdę, bo to jest jeszcze... Także wszyscy, można między dowolnymi dwoma taką transformację napisać. Między dowolnymi dwoma nie potrzeba trzeciego pośredniego wprowadzać. Dobrze. To teraz proszę Państwa przykład. Przykład w formie zadania. Dobrze? Przykład. W Krakowie o godzinie 12:00 w samo południe
wybrany Heino. Wiadomo, tak? Każdego dnia. W Warszawie nie mamy takiego fajnego zdarzenia. To jest zdarzenie, prawda? W Krakowie o 12. Zdarzenie, obiektywne. Każdy wie, że tak jest. Może włączyć radio i usłyszy, tak? Wszędzie na świecie. Jak włączy pierwszy program Polskiego Radia. W Warszawie nie mamy takiego zdarzenia, które bym mógł łatwo ten, ale załóżmy, że w tym dniu akurat w Warszawie o 15 zagrano hymn państwowy. Okej? Okay? Bo jest jakaś uroczystość państwowa. Więc mamy dwa zdarzenia. O 12 w Krakowie hejnał, o 15 w Warszawie hymn. Oczywiście, i teraz takie jest pytanie. Czy istnieje taki obserwator, dla którego oba zdarzenia są w tym samym miejscu? Śmiesznie, nie? Bo jedno jest w Krakowie, drugie w Warszawie. A ja pytam, czy jest obserwator, że one istnieją w tym samym miejscu, dla tego obserwatora. No to sprawdźmy. Dobrze? Mamy tak. Mamy jedno zdarzenie. Pierwsze zdarzenie jest o godzinie T1 równe 0. Według, jeszcze inaczej. Według obserwatora w Warszawie, dobrze? W Krakowie. W Krakowie jest obserwator. Stoi pod tą wieżą mariacką i patrzy, o 12 jest hejno, tak? Czyli według tego obserwatora w Krakowie to pierwsze zdarzenie, T1, jest w pewnym momencie 0, tak? Bo załóżmy, że w południe ma zsynchronizowany zegarek, że to jest 0. Od tego miejsca mierzy czas. I położenie tego zdarzenia jest x1 równe 0, prawda? Bo to jest w Krakowie, a on jest w Krakowie, tak? Drugie zdarzenie, to jest pierwsze, to jest drugie. Drugie zdarzenie ma miejsce 3 godziny później, czyli według obserwatora w Krakowie ono ma współrzędną czasową 3 godziny. Tak? Zgoda? Zgoda? On stoi w Krakowie i wie, dopiero jak będzie trzecia, to wie, że w Warszawie, która jest 300 km, załóżmy, od Krakowa dopiero jest hejno. Czyli x2 jest 300 km. Tak? Dlatego, czyli dla niego te dwa zdarzenia na pewno nie są w tym samym miejscu. Ok? No bo jedno ma x1 równe 0, a x2 równe 300. W jednym miejscu to znaczy, że powinny mieć te same współrzędne. No dobrze, a teraz pomyślmy sobie, że jest pewien obserwator, który porusza się z pewną prędkością u. Obserwator inercjalny z prędkością, jakąś prędkością u, dobrze? To jak te zdarzenia, i załóżmy, że w chwili T1 równe 0, on jest w Krakowie, tak? No, zgodnie z tym uproszczeniem, że oni się mijają akurat w momencie T równe 0. Ok? Jak on te zdarzenia, jak tym zdarzeniom, tym obiektywnym zdarzeniom, jakie współrzędne czasowe i przestrzenne on przyporządkowuje? No to patrzymy. Podstawiamy tu transformacji Galileusza, która jest, czyli T1 prim, zgodnie z transformacją Galileusza, to jest T1, czyli jest 0. Tak? X1 prim to jest, patrzymy, X1 minus U razy T1, czyli 0 akurat, tak? Bo to jest 0 i to jest 0. Ok? Widać? A teraz drugie zdarzenie. T2 prim to jest T2, czyli 3 godziny. Tak? A x2 prim to jest x2 minus u razy t2. Tak? Ok? Widać? Czyli to jest... I teraz zadaję pytanie. Czy istnieje obserwator, dla którego oba zdarzenia są w tym samym miejscu? No to znaczy, że ten obserwator, którego prędkości nie znam, musiałby stwierdzić, że x2 prim jest ile równe? x1 prim, bo to znaczy, że one będą w tym samym miejscu dla tego obserwatora, tak? I to ma być 0. Zgoda? No to możemy wyliczyć tą prędkość tego obserwatora. U jest równe x2 przez t2, czyli 100 km na godzinę. I to jest oczywiste. Jest obserwator, który jest w Krakowie, wyrusza w południe z prędkością 100 km na godzinę w kierunku Warszawy i akurat jak zajedzie, to w Warszawie grają hymn. Oba zdarzenia są dokładnie w tym samym miejscu, w jego układzie odniesienia. Prawda? Trzeba się uwolnić od pojęcia spoczynku.
ma czegoś takiego jak spoczynek. To jest tylko dla jakiegoś obserwatora coś jest w spoczynku, a dla innego obserwatora to może być w ruchu. Również pojęcie w tym samym miejscu jest pojęciem względnym już w nierelatywistycznej mechanice. To, czy coś jest w tym samym miejscu, dwa zdarzenia są w tym samym miejscu, zależy od tego, który obserwator na to patrzy. Jeden obserwator widzi, że dwa zdarzenia są w różnych miejscach, a drugi obserwator widzi, że oba zdarzenia są w tym samym miejscu. Tylko dlatego, że się porusza z jednego miejsca do drugiego. Ok? Wyobraźcie sobie następującą sekwencję. Są trzy zdarzenia w odległości, nie wiem, 1 kilometra. Dobrze? I to jest w chwili T równe 0. To jest w chwili 1 godzina, dobrze? A to jest w chwili, zrobię inaczej, to jest w chwili 1.2, specjalnie to zrobię, dobrze? A to jest w chwili 2 godziny, dobrze? Czyli obserwator stojący na ziemi widzi, to zdarzenie jest, za ponad godzinę jest zdarzenie kilometr dalej, a za następny kilometr, za 2 godziny jest zdarzenie, dobrze? A teraz wyobraźmy sobie obserwatora, który tutaj stąd zaczyna się poruszać z prędkością 1 km na godzinę. Tak? To po godzinie i 1.2 godziny, tak? To on będzie gdzieś tu i to zdarzenie będzie dla niego w ogóle wcześniej niż to zdarzenie. Bo to zdarzenie było w miejscu, w którym on był, a to zdarzenie jest wcześniej, tak? Ale tu jeszcze nie zdąży dojechać. Czy tutaj zróbmy na przykład 2.1, o 2.1, a tu jeszcze nie zdąży dojechać, czyli to zdarzenie będzie przed nim. Prawda? Tylko od tej prędkości zależy, jaką te zdarzenia, jaką on widzi przestrzenną zależność między tymi zdarzeniami. Zdarzenia, które są w jakiejś kolejności dla jednego obserwatora w przestrzeni, dla innego obserwatora mogą być w innej kolejności. Tylko dlatego, że on się porusza. Tak? Widać? Widać, że z czasem tak się nie dzieje. Widać, że jeżeli prawdziwa jest transformacja Galileusza, to z czasem tak się nie dzieje. Jeżeli jest na kolejność zdarzeń, jeżeli jakieś zdarzenie było w Warszawie o 12, a w Krakowie o 15, czy odwrotnie, tak? To dla każdego obserwatora inercjalnego one będą w tych momentach. Natomiast mogą być w różnych miejscach. Jest tylko jeden przypadek, kiedy dwa zdarzenia, które są w jednym miejscu, będą w jednym miejscu dla wszystkich obserwatorów inercjalnych. Jakie to są dwa zdarzenia? To widać tu. Gdyby te dwa było równe 0, to x2 prim byłoby równe x2 i wtedy to by mogło być równe 0 tylko pod warunkiem, znaczy inaczej. Jeżeli to ma być równe 0 i x2 prim ma być równe x1 prim, tak? Tak jak tu jest napisane, to są dwie możliwości. Bo jeszcze jest taka możliwość, że T2 jest równe 0. Czyli one muszą być równoczasowe, w tym samym momencie. Jeżeli dwa zdarzenia są w tym samym momencie, w tym samym miejscu, to są w tym samym momencie i w tym samym miejscu dla wszystkich obserwatorów. Ale jeżeli dzieli je przedział czasowy, nie są w tym samym momencie, to dla różnych obserwatorów mogą być w różnych miejscach, a nawet w tym samym. Czy to jest jasne? To jest taka względność pojęcia w tym samym miejscu. No dobrze, proszę Państwa, zanim jeszcze przejdziemy do... Proszę o przykład dwa zdarzenia w tym samym miejscu, w tej samej chwili czasu, czy potrafimy je odróżnić? Na przykład, bardzo dobre pytanie, musiałem się zastanowić, ale znam taki przykład. Mamy atom w stanie wzbudzonym. Atom przechodzi do stanu podstawowego i emituje foton. Mamy dwa zdarzenia, nazwę je tak. Przejście atomu do, to jest obiektywny fakt, atom przeszedł do stanu podstawowego, to jest jedno zdarzenie, a drugie zdarzenie, atom wyemitował foton. Te dwa zdarzenia są w tym samym miejscu i w tym samym czasie, i
A dlaczego są niezależne? Bo te dwa fakty mogę niezależnie sprawdzić. One są obiektywnie sprawdzalne niezależnie. W jakimś tam przybliżeniu, ale to, czy atom przeszedł, czy nie, jest jednym faktem obiektywnym, a drugim faktem obiektywnym jest wyemitowanie fotonu. Tak? I oba mogę sprawdzić niezależnie. Dobrze. To teraz, proszę Państwa, jeszcze taki... Jeszcze taka mała... W którym jest układzie współrzędnych? Słucham? Ta prędkość unoszenia, to w którym jest układzie współrzędnych? No obserwator. Jeden obserwator widzi drugiego obserwatora poruszającego się z pewną prędkością. Zawsze. Prędkość unoszenia jest pojęciem względnym oczywiście. Ale ja jestem obserwatorem i widzę innego obserwatora inercjalnego, który porusza się względem mnie z pewną prędkością u. Ja tą prędkość umiem policzyć. Bo widzę kolejne zdarzenia. On był w tym miejscu, w tym czasie, w tym miejscu, w tym czasie, w tym miejscu, w tym czasie. W związku z tym wiem, że... Ja patrzę na te dwa przekształcenia i w jednym jest u, a w drugim minus u. Dlatego, że jedno jest w jednym układzie współrzędnych, a drugie w drugim. Tak, bo jak ja widzę obserwatora poruszającego się względem mnie z prędkością u, to tamten obserwator widzi mnie poruszającego się z prędkością minus. No ale to znaczy, że lewe strony są w jednym układzie współrzędnych? Tej samej przestrzeni R3, a prawe w drugim. I to jest nie w porządku. Dlaczego? Właśnie transformacja Galileusza zadaje związek pomiędzy jednymi a drugimi. Właśnie dlatego to jest postulat. To jest matematycznie niewytłumaczalne, dlaczego tak jest. To jest wytłumaczalne z naszego doświadczenia. Właśnie to jest związek pomiędzy współrzędnymi mierzonymi przez różnych obserwatorów i to jest matematycznie niewytłumaczalne, że tak jest. To jest obserwacja, fakt obserwacyjny, trywialny, który to poczynił Galileusz dopiero, tak? Ludzie ruchem zajmowali się od starożytności, ale dopiero Galileusz znalazł ten związek. To nie jest trywialne. Bardzo ważne jest uwolnienie się od pojęcia jakiejś wyimaginowanej przestrzeni, tak? Po prostu są obserwatorzy, którzy obserwują pewne zdarzenia i przyporządkowują im położenie i czas. Według swoich zegarków i swoich linijek. Tego będę się trzymał. Dobrze? Jak niepodległości będę tego bronił? Każdy obserwator ma linijkę i zegarek. Jest kwestią nieoczywistą, jaki jest związek jednych zegarków i linijek z innymi zegarkami i linijkami. Dobrze? No teraz, proszę Państwa, właśnie trochę nawiązując do tego, wyobraźmy sobie obserwatora. Już jesteśmy w tym jednym wymiarze, dobrze? Obserwatora i w jego układzie odniesienia on widzi pewne ciało. Kulkę. I widzi, że ta kulka była w punkcie X1 w pewnej chwili T1. Tak? A następnie była w punkcie X2 w pewnej chwili T2. Stąd wyciąga naturalny wniosek, że to ciało się porusza. Tak? I w związku z tym temu ruchowi przyporządkowuje prędkość średnią na tym odcinku. Prędkość jako delta x przez delta t. On oczywiście może się poruszać ruchem przyspieszonym, jakimkolwiek. Nie ma nic wspólnego. Ten ruch tej kulki może być dowolny. On obserwuje ruch tej kulki. Tak? Ale prędkość średnią na tym odcinku możemy policzyć. Tak? Jakby te czasy, te jeden i te dwa były coraz bliżej siebie, to będzie prędkość chwilowa, jaką on mierzy tej kulki. To jest x2 minus x1 przez t2 minus t1. Tak? Prosto. A teraz wyobraźmy sobie, że jest drugi obserwator, inercjalny względem tego, poruszający się z prędkością u. I on też widzi, że ta kulka była, widzi to zdarzenie, i widzi to zdarzenie. Żeby pomyśleć, że to jest rzeczywiście zdarzenie obiektywne, że to jest obiektywny fakt, to można sobie wyobrazić, że tutaj są ustawiane takie słupy, co metr, tak? Które widzi ten obserwator i ten. Ten widzi, że one się poruszają, ale nie ma znaczenia, on widzi te słupki, tak? I widzi, że i ten słupek jest czerwony, a ten jest niebieski, a wszystkie inne są białe, tak? I się umówił z tym obserwatorem, że jak mija czerwony słupek, to jest właśnie jedno zdarzenie, a niebieski to jest drugie zdarzenie.
Więc ten dokładnie widzi te same zdarzenia. Potrafi powiedzieć, że to są dokładnie te same zdarzenia, co widzi tamten obserwator. Tak? Ok? To jest bardzo ważne. Że oni muszą mieć pewność, że zdarzenie to jest obiektywny fakt. Obiektywne zjawisko, które zaszło. I to jest zjawisko minięcia kulki obok czerwonego albo obok niebieskiego pachołka. Ok? Oni się tak umówili. I oczywiście ten obserwator może wyliczyć, on przypisuje tym zdarzeniom jakieś swoje współrzędy x1' t1' i x2' t2'. Zgoda? Tak? No i też może wyliczyć prędkość według swoich obliczeń. Jak już zna te zdarzenia, to wylicza to jako delta x' przez delta t', czyli x2' minus x1' przez t2' minus t1'. Tak? I każdy z nich ma jakiś pogląd, jaka jest prędkość tej kulki na tym odcinku. Tak? Ale oczywiście między primowanymi a nieprimowanymi wielkościami jest związek zadany przez transformację Galileusza. Tak? I wiemy, że T2' to jest T2, T1' to jest T1, to jest oczywiste, tak? To jest ta górna równanie. A dla x-ów x2' to jest x2 minus prędkość unoszenia razy T2, a x, czemu ja to na dole napisałem? x1' to jest x1 minus u razy T1, tak? Tak mówi transformacja Galileusza. Więc on może tutaj to wstawić. Ten obserwator wie, jakie są współrzędne tego primowanego obserwatora, więc może sobie tu je wstawić. I widzimy, że to jest x2 minus u razy T2 minus x1 plus u razy T1 przez T2 minus T1. Tak? Widać? Czyli to jest, to z tym daje delta x, daje to, delta x, x2 minus x1, x2 minus x1, minus u razy delta t podzielić na delta t. Tak? Widać? No to to jest delta x przez delta t minus u, czyli v minus u. V prim jest równe v minus u. Ale to prowadziłem sobie. Jeżeli obserwator ten widzi, że kulka poruszała się z prędkością V, to obserwator, który względem niego porusza się z prędkością U, widzi, że ta kulka porusza się z prędkością V minus U. Oczywiste. Tak? Jeżeli jedzie samochód 50 km na godzinę, a goni go względem osoby spoczywającej, policjanta z radarem, goni go samochód z prędkością 30 km na godzinę, to znaczy, że ten, co go goni, widzi, że on mu się oddala z prędkością 20 na godzinę. Tak? Ale to jest konsekwencja transformacji Galileusza. Dlatego ona jest prawdziwa. Galileusz nie wymyśliłby transformacji, gdyby jej nie mógł sprawdzić w doświadczeniu. Tak? To jest naturalna transformacja, taka, jaką czujemy z życia codziennego. No dobrze, proszę Państwa, ale to nie jest koniec historii. Bo przecież ta kulka nie musi się poruszać ruchem jednostajnym. Załóżmy, że oni już zmierzyli te prędkości, tak? I ten zmierzył prędkość chwilowo. Tak, te jeden i te dwa teraz były bardzo blisko, tutaj bardzo blisko te dwa zdarzenia. I tutaj zmierzył, że tutaj ma prędkość V1, a tutaj ma prędkość V2. Tak? Zmierzył tym takim pomiarem. Zostawił jeszcze tu malutki pachołek i zmierzył na krótkim odcinku, jak szybko on jedzie. Tak? Ok? I tutaj. I w związku z tym, korzystając z tego wzoru delta x przez delta t, wyznaczył, że w tym momencie, w chwili T1 miał prędkość V1, a w chwili T2 miał prędkość V2. Dobrze? I na tej podstawie wyliczył przyspieszenie średnie tego ciała. Delta V przez delta t, czyli V2 minus V1, przez T2 minus T1. Tak? Wyliczył przyspieszenie. A jakie przyspieszenie wyliczył ten drugi? No wyliczył przyspieszenie, znowu zmierzył prędkość chwilową i wyliczył przyspieszenie średnie, że to jest delta V prim przez delta T prim, czyli V2 prim minus V1 prim przez T2 prim minus T1 prim.
ale zgodnie z transformacją Galileusza T2' minus T1' to jest T2 minus T1, a V2' i V1' już możemy wziąć z tego wzoru. Tak? Bo prędkość V1' to musi być V1 minus U, a prędkość V2' to musi być V2 minus U. Bo tak mówi ten wzór, który wyprowadziliśmy z transformacji Galileusza. Już nie musimy go drugi raz wyprowadzać. Tak? Czyli mamy V2 minus U minus V1 plus U. U się skraca i zostaje V2 minus V1 przez T2 minus T1, czyli wychodzi nam A. Proszę Państwa, A prim jest równe A. Jeżeli obserwator ten widział, że ta kulka poruszała się z przyspieszeniem A, to obserwator inercjalny względem niego poruszający się z prędkością U też widzi, że ta kulka poruszała się z przyspieszeniem A. Przyspieszenie jest niezmiennikiem transformacji Galileusza. Wszyscy obserwatorzy, którzy jeżeli jakiś obserwator widzi, że jakieś ciało porusza się z przyspieszeniem A, to wszyscy obserwatorzy inercjalni będą widzieli, że on się porusza z przyspieszeniem A. Prędkość może mieć inną chwilową to ciało, ale przyspieszenie będzie A. To jest fundamentalna obserwacja, dlatego że druga zasada dynamiki mówi F równa się M razy A. Czyli druga zasada dynamiki też jest niezmiennicza względem transformacji Galileusza. Jeżeli jeden obserwator widzi, że na ciało działa siła F, to każdy obserwator inercjalny widzi, że na to ciało działa siła F. I to jest to, co właśnie na początku powiedziałem, że obserwatorzy inercjalni, to co Pan powiedział, widzą, że jeżeli siły działają na jedno ciało, to wszyscy obserwatorzy się do tego zgodzą. Inercjalni. Obserwatorzy nieinercjalni się do tego nie zgodzą, bo będą dodatkowe siły, będą widzieć, że na ciało działa siła F, ale ono się nie porusza z przyspieszeniem A, tylko z jakimś innym. Z przyspieszeniem, które musi być poprawione o przyspieszenie tego nieinercjalnego obserwatora. Okej, ale to widać ślicznie w jednym wymiarze. A gdyby kulka prostopadle do ruchu obserwatora się ruszała? Cały rachunek jest równie prawidłowy w trzech wymiarach. To znaczy, ta transformacja wygląda tak. V' równa się V plus U. I te wektory wcale nie muszą być równoległe. Jeżeli jeden się porusza w jakąś stronę, a obserwator w jakimś kącie, to on musi odjąć te, przepraszam, minus, tak? Minus. A A strzałka prim jest równe A. Tak jest również w trzech wymiarach, możecie to sprawdzić. Jest tak dlatego, że równania transformacyjne na x, y i z są niezależne. W każdym kierunku można tą transformację zrobić niezależnie. Ale to jest bardzo dobra uwaga, słusznie, że wszyscy, bo obserwatorzy inercjalni to nie są tacy, którzy poruszają się w linii prostej względem siebie tylko. Ale to wszyscy ze stałymi prędkościami, tak? Jeden się porusza ze stałą prędkością tak, drugi tak, trzeci tak, czwarty tak. I obserwują jakieś ciało, tak? Szmatę, która spada na ziemię. I wszyscy widzą, że na nią działa ta sama siła. Wszyscy. Ten, który się porusza tak i tak i tak. Wszyscy. O ile się poruszają prędkością ze stałą prędkością i są obserwatorami inercjalnymi. Każdy z nich widzi, że ta szmata porusza się dziwnie, tak? Bo na przykład ten, który jedzie tak pod skosem, to on będzie widział, że ta szmata jakoś w jego układzie odniesienia idzie po skosie, tak? Ale on będzie widział, że siła grawitacji działa tak po skosie, w jego układzie odniesienia. Po prostu. Bo on będzie odjeżdżał od tego miejsca i w związku z tym jego linijka będzie coraz dalej widziała to ciało. Tak? Rozumiecie? Rozumiecie? Ale zauważcie, że na przykład jak ta szmata spada, nie istnieje obserwator inercjalny, który widzi, że ta szmata spoczywa. Bo obserwator inercjalny musi się poruszać ze stałą prędkością. Tak? A szmata porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Więc dla niego też to będzie ruch jednostajnie przyspieszony. Dla takiego obserwatora, który jedzie w dół, albo co jedzie w górę, albo co jedzie w bok. Zawsze to będzie ruch jednostajnie przyspieszony. Dla każdego obserwatora. Bo działa na niego siła, która jest proporcjonalna do przyspieszenia, które jest niezmiennikiem transformacji Galileusza. Ok? Czy to jest jasne? Wszystko. Proszę Państwa, to teraz, nie wchodząc w szczegóły, przechodzimy do szczególnej teorii względności.
Wszystko jest tak samo. Są obserwatorzy, poruszający się względem siebie ze stałymi prędkościami. I teraz już naprawdę będę mówił tylko o jednowymiarowych przypadkach, dobrze? O ruchu w jednym wymiarze. To znaczy, że obserwatorzy poruszają się względem siebie wzdłuż osi X. Bo tutaj już jest trudniej i tu już nie będzie tak łatwo, jak się większe wymiary zrobi, ale można to zrobić. To znaczy, to nie jest żadna trudność poza operacyjną, dobrze? Ale to już zostawię. Natomiast wszystkie konsekwencje, które będę mówił, dają się uogólnić na wyższą liczbę wymiarów. Wszystko jest tak samo. Są zdarzenia, są obserwatorzy, którzy je obserwują. Jedni mają swoje współrzędne i swoje zegarki i mierzą te zdarzenia. Drudzy mają swoje. I pytanie jest, jaki jest związek między jednymi a drugimi, tak? Coś w rodzaju transformacji Galileusza. Tylko teraz jest inna transformacja. Bo okazuje się, że transformacja Galileusza, to jest jedyne zdanie, które powiem historycznie. Dobrze? Z historii nauki i naszych doświadczeń wynika, że transformacja Galileusza nie jest prawidłowa, gdy obserwatorzy poruszają się względem siebie z prędkościami dużymi, to znaczy porównywalnymi z prędkością światła. To jest jedyne zdanie, które chcę powiedzieć na temat, skąd powstała teoria względności. Są doświadczenia, które pokazują, że transformacja Galileusza jest nieprawdziwa. To znaczy, jak się przetłumaczy jedne współrzędne na drugie, to się zostanie co innego, niż co oni naprawdę zmierzą. No to rozstrzygające jest to, co oni mierzą, a nie to moja transformacja. Znaczy, że transformacja jest do śmieci. Tak? W pewnym sensie. Jeżeli teoria źle opisuje doświadczenie, to znaczy, że trzeba poprawić teorię. Bo doświadczenie jest obiektywne. Tak? Coś zmierzył. Wajcha się wychyliła. Zegarek coś pokazał. Trzeba to wytłumaczyć. A nie upierać się, że doświadczenie... A nie upierać się, że przyroda nie działa tak, jak by chciała teoria. Tak? Przyroda działa, jak działa i musimy się dopasować. Proszę Państwa, mamy to samo. Mamy obserwatora poruszającego się z prędkością U względem obserwatora spoczywającego i w związku z tym obserwator poruszający się jest jakieś zdarzenie. Jest jakieś zdarzenie i obserwator spoczywający zmierzył, że jest ono w punkcie X i w chwili czasu T. Dobrze? Tak jak było wcześniej. A obserwator poruszający się zmierzył, że to jest X' i T'. Dobrze? Teraz pytanie, jaki jest związek między tymi współrzędnymi? Jak prędkości, bo ten się porusza z prędkością unoszenia U. Tak? Ten obserwator. Jak prędkość U jest mała w porównaniu z prędkością światła, prawdziwa jest transformacja Galileusza. Jak U staje się duże, transformację Galileusza źle przelicza. Znaczy to, co mierzy ten obserwator, nie jest zgodne z wyliczeń, które może zrobić obserwator spoczywający. A jaka jest transformacja? No jest T' i X', tak? Teraz będę budował tę sferę. Jest T' i X'. W przypadku transformacji Galileusza, T prim było równe T. Tak? A X prim to było X minus prędkość unoszenia razy T. Tak? Pamiętacie? Pamiętacie. Dobrze. A teraz jest inaczej. A teraz jest tak. X prim okazuje się, że nie jest dokładnie x razy x minus ut, tylko jest jeszcze pomnożone przez pewną liczbę gamma. Ok? Dla bardzo dużych prędkości ten wzór niedokładnie przelicza. Trzeba jeszcze pomnożyć przez małą poprawkę gamma. Ta mała poprawka gamma jest równa 1 przez pierwiastek z 1 minus prędkość unoszenia do kwadratu przez prędkość światła do kwadratu. Bardzo malutka poprawka dla małych prędkości. Jak prędkość, jak to U jest 1/10 c, tak? 1/10 prędkości światła, to będzie 1/100, bo do kwadratu podniesione. 1 minus 1/100 to jest 99/100. 1 przez 99/100 to jest 1.0 z hakiem. Troszkę więcej niż 1. Tu będzie malutka liczba, troszkę większa od 1 z hakiem.
Dla każdej prędkości ta gamma jest większa równa 1. Równa jest 1, jak prędkość unoszenia jest 0. OK? Ale jest istotna dopiero w momencie, jak ta prędkość jest duża. Dobrze? A tu? No, tu proszę Państwa też jest ta gamma, ale jest jeszcze nawias. I tutaj jest minus prędkość unoszenia razy położenie podzielone przez c kwadrat. Jest jeszcze dodatkowa poprawka od położenia do czasu. Nie dość, że teraz mówię coś bardzo kontrowersyjnego i nieprawdziwego. Proszę tego nie pamiętać, tak? Ale na pierwszy rzut patrzę, że tu jest coś takiego, że tu jest czas, to tutaj czas wpłynie jakby inaczej, bo jest pomnożony przez jakąś liczbę. Tak? Jak tu jest 1, 1 sekunda w tym układzie, to tu będzie 1,01. Ale ja zaraz, to ma pewne konsekwencje oczywiście związane z pomiarem czasu, ja zaraz o tym powiem, ale proszę się nie przywiązywać do tego, że tu jest gamma razy t, dobrze? Bo jest jeszcze ta poprawka. Jest prędkość unoszenia razy x podzielona przez c kwadrat, tak? To się nazywa transformacja Lorentza. Zobaczcie, że się jednostki zgadzają, tak? No tu jest u, to jest prędkość, razy położenie, podzielone przez prędkość do kwadratu. Jedna prędkość się skróci, a położenie przez prędkość to jest czas, tak? No i dobrze, czas minus czas daje czas. Wszystko jest dobrze, tak? I tutaj też. Położenie minus prędkość razy czas to jest położenie, czyli tu jest położenie, no i rzeczywiście to jest położenie. Bo gamma jest wielkością bezwymiarową. Jednostki się zgadzają, to już dobrze. Jest transformacja Lorentza. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden trik chcę zrobić, dobrze? No, widać, że tutaj jest tak, tu jakiś c kwadrat, tu nie ma c kwadrat. Wzór jest prawie fajny, ale taki uciążliwy, tak? Ale to wszystko się bierze stąd, że położenie mierzymy w metrach, a czas w sekundach. Chciałbym powiedzieć, aha, jeszcze jedną rzecz powiem, że to c, zanim powiem to, co ten. C jest prędkością światła, ja powiedziałem, tak? Ale z tego punktu widzenia to jest pewna stała przyrody o wymiarze prędkości, uniwersalna. Wprowadzam pewną uniwersalną stałą przyrody o wymiarze prędkości, tak? Z doświadczenia wiemy, że jest to prędkość światła, to by mogła być zupełnie inna prędkość, a priori. Tak? Ale C jest pewną uniwersalną stałą przyrody. Chodzi o to, że ona jest taka sama dla wszystkich inercjalnych obserwatorów, bo transformacja musi działać między wszystkimi obserwatoriami inercjalnymi, więc to jest pewna fundamentalna stała przyrody, która jest taka sama dla każdego obserwatora, który wypisuje transformację Lorentza, ona jest taka sama, tak? Bo inaczej by nie miało sensu, jakby każdy obserwator miał swoją stałą przyrodę, tak? OK? Z doświadczenia wiemy, że tak jest. Teraz, proszę Państwa, żeby uprościć ten wzór, to zobaczcie, że całe zamieszanie się bierze z tego, że położenie mierzymy w metrach, a czas w sekundach. Więc tutaj, w tym przypadku akurat jest wygodnie czas mierzyć również w metrach. Jak to robić? Jeżeli mam czas zmierzony w sekundach, a mam uniwersalną stałą przyrody, która jest, ma wymiar prędkości, uniwersalną stałą przyrody, tak? To ja mogę ten czas zmierzony pomnożyć przez tą uniwersalną stałą przyrody i ta wielkość będzie mierzona w metrach, w długości, tak? Bo to jest prędkość razy czas. I teraz to jest jakiś taki czas mierzony w metrach. Jak ktoś mi poda czas mierzony w metrach, to jak ja podzielę przez uniwersalną stałą przyrody, tak? To dostanę czas taki na zegarku. To jest tylko zmiana jednostek. Widać, że można tak zrobić? I wtedy mam i położenie, i czas mierzony w metrach. Prawda? Tak? I teraz zobaczcie wtedy, jak się upraszcza ta transformacja. Bo tu pomnożę to równanie, pomnożę przez c i dostanę ct prim równa się gamma ct. Jedno c mi się skróci i zostanie u przez c razy x, tak? Dobrze? Tak? Widać?
Czyli mogę to napisać, że to jest to CT prim, to jest to właśnie to tau prim, czyli czas pomnożony przez prędkość światła, to jest gamma razy tau, bo tu jest CT, minus, a U przez C to nie jest nic innego jak stosunek prędkości unoszenia do prędkości światła. I to jest wielkość bezwymiarowa. Ona mówi, jaki ułamek prędkości ma obserwator prędkości światła, tak? Więc to jest taka bezwymiarowa prędkość. Często się nazywa beta. Beta, która jest wielkością mniejszą bądź równą 1, tak? No bo to jest ułamek prędkości światła. I wtedy tutaj mam tau minus beta x. Tak? A transformacja położenia jest x prim równa się gamma. Teraz zobaczcie, tu jest x. U razy t. Jakbym chciał wprowadzić, żeby był ten czas taki pomnożony przez t, to bym musiał zrobić x minus u podzielić przez c razy t, prawda? Pomnożyć przez c i podzielić przez c. Tak? Z tego wzoru. I to jest tau. A u przez c to znowu jest beta. Tak? I wtedy transformacja Lorentza jest bardzo symetryczna. Zobaczcie, bo jest taka. Tau prim się równa gamma tau minus beta x, a x prim to jest gamma x minus beta tau. Widzicie? Czas i położenie w transformacji Lorentza występują w sposób symetryczny. Czas i położenie transformują się tak samo przy przejściu od jednego układu inercjalnego do innego. Coś, czego nie było w transformacji Danieleusza. Czas był absolutny, dla każdego obserwatora był taki sam. T prim jest równe T. Tutaj jest transformacja czasu i położenia i położenie i czas transformują się w ten sam sposób. Taka obserwacja matematyczna. Transformują się w ten sam sposób przy założeniu, że czas jest pomnożony przez prędkość światła, żeby uzgodnić jednostkę. Okay? Czy są pytania do tego? Proszę Państwa, teraz to przyjmuję jako postulat. Załóżmy, że tak jest. Dobrze? To jest postulat szczególnej teorii względności. Wtedy już musimy założyć, że prędkość światła w próżni jest największą możliwą prędkością. Nie. Tu zakładamy, to znaczy ja zakładam, że prędkość obserwatora, zakładam, tutaj to pisząc, założyłem, że prędkość unoszenia obserwatora jednego względem drugiego jest mniejsza od prędkości światła, tak? Bo u przez c jest mniejsze bądź równe 1. Ale nie musiałbym tego robić. Dobrze? Natomiast... żeby gamma była rzeczywista. Tak, tak. Tego nie muszę tutaj robić, ale bardzo słuszna uwaga, że wtedy mam 1 minus u kwadrat przez c kwadrat. Jeżeli chcę, żeby transformacja miała nadal znamiona transformacji zmiennych rzeczywistych do zmiennych rzeczywistych, to gamma musi, to tutaj nie może stać liczba większa od 1 w tym mianowniku, tak? Bo będzie 1 minus większa liczba, jest pod pierwiastkiem i jest koniec, tak? W jakimś sensie. Nie ma rozwiązania w liczbach rzeczywistych, tak? Bo tą gammę, jakby ktoś narysował tą gammę w funkcji prędkości u, to ona dla u równego 0 ma wartość 1, tak? A później jest coraz większa, tylko ona jest na początku słabo większa, słabo, 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 ale w pewnym momencie ma asymptotę pionową. I ta pionowa asymptota jest dokładnie w miejscu u równe c. Możecie sobie narysować ją na komputerze, jak chcecie, taką funkcję. I zobaczycie, że tak jest. Ok? I dlatego, jeśli nadal chcemy, w tym sensie będę zakładał, że prędkość obserwatora jest mniejsza od prędkości światła. Ale można tego nie robić, tylko wtedy trzeba troszkę inaczej interpretować tę gammę i rozważać obserwatorów szybszych od światła, tak? Ale my tego nie będziemy robić. Ja jeden z wykładów, tylko nie wiem, czy następny, bo to zależy od czasu, czy następny, czy jeszcze następny, poświęcę paradoksom teorii względności i wtedy o takich różnych wybiegach będę mówił. Dobrze? Więc to przyjmuję jako postulat. Ile ja mam czasu?
dobre pytanie, bo myślę, że godzina to jest mniej więcej taka... Maksymalna. Pytanie do audytorium. O właśnie, najlepiej, bo ja już mówię ile? No, godzina. Godzina. 15 minut. No ja trochę. To co, jeszcze mam mówić, czy już mam zaczynać? Tak. Bo mogę was zostawić z tym napięciem do następnego tygodnia. Chciałbym, żebyście się coś pouczyli w ciągu tego tygodnia, a nie ciągle myśleli, co odpowiem następnego. Seriale się przerywa właśnie w takich momentach kulminacji napięcia. Dobrze, proszę państwa, no to jeszcze prostą rzecz jedną powiem. Jako zadanie domowe, skoro jesteśmy przy odrabianiu lekcji, to zadanie domowe, dobrze? Znaleźć transformację odwrotną do transformacji Lorenza, to znaczy wyrazić x i tau przez x prim t prim. Dobrze? W domu. Spróbujcie to zrobić. Pamiętacie, ja tam musiałem przestawić, tam było prosto. Tam tu trzeba trochę się nagimnastykować, ale powiem wam wynik, żebyście wiedzieli, do czego dążyć, dobrze? Transformacja odwrotna powinna być taka. X jest równe gamma, powinienem zacząć od tau. Tau to jest gamma tau prim plus beta x prim, ale to x to jest gamma x prim plus beta tau prim. Krótko mówiąc, trzeba zmienić prędkość unoszenia na przeciwnik. Dokładnie tak samo, jak było w transformacji Galileusza. Dobra? No spróbujcie to udowodnić, że tak jest. Czyli, że nadal prawdziwy jest fakt, że jeżeli obserwator jeden widzi innego obserwatora poruszającego się z prędkością u, to tamten obserwator widzi tego obserwatora poruszającego się z prędkością minus u. Teraz, proszę państwa, robimy następującą obserwację. Pierwszy wniosek z transformacji Lorenza, dobrze? Pojęcie, pamiętacie, mówiłem wam, że z transformacji Galileusza wynika, że pojęcie w tym samym miejscu jest pojęciem względnym. Tak? Tak było w transformacji Galileusza. Oczywiście tak samo jest w transformacji Lorenza, ale jest również względnym pojęciem równoczesności, czego nie było w teorii Galileusza. Więc względność równoczesności. Aby zrozumieć, na czym polega to pojęcie, to wyobraźmy sobie obserwatora spoczywającego, który widzi dwa zegary. Dobrze? Jest jeden zegar i drugi, które spoczywają względem niego. Krótko mówiąc, on widzi te zegary i może powiedzieć, że one są zsynchronizowane. Tak? Mógł do nich podejść, ustawić je. Wyobraźcie sobie pana na peronie, który idzie jeden zegar na jednym końcu peronu, synchronizuje drugi zegar na drugim końcu peronu, tak? I wie, że te zegary chodzą w równych odstępach czasu. Dobrze? I w związku z tym i on teraz widzi, że w miejscach, gdzie są te dwa zegary, w pewnym momencie widzi dwa zdarzenia. W tym samym momencie. Na przykład przy jednym zegarze, chciałem powiedzieć, wybuchła bomba, ale to jest niepolityczne w obecnych czasach. W jednym momencie tu się coś stało i w tym samym momencie się stało coś tutaj pod tym zegarem. Dobrze? Ok? W tym samym momencie on widzi, że widzi dwa zegary, które chodzą chodzą zsynchronizowane i widzi, pach, coś się stało, przewróciły się te dwa zegary. Widzi takie dwa zdarzenia, które są w odległości L i te dwa zdarzenia zaszły równocześnie. Co to znaczy? Że widzi dwa zdarzenia. Jedno zdarzenie widzi T1 w chwili, i załóżmy, że to jest chwila 0, tak? No proszę, to nie ma znaczenia. Które zaszło w punkcie x1 jakieś x0. Tak? Dobrze? A zdarzenie T2 zaszło w tej samej chwili czasu w punkcie x2, x0 plus L. Tak? Widzi dwa zdarzenia. Dwa zegary. I nagle pach, coś się stało przy tych zegarach. On jest pewny, że one zaszły w tym samym momencie. To jest obiektywny fakt.
On wie, że te zegary chodzą tak samo, bo one spoczywają względem niego i on może to sprawdzić. On może podejść do tego zegara, zatrzymać się, porównać ze swoim zegarkiem, może następnie podejść do następnego zegara, sprawdzić ze swoim zegarkiem. Robi to bardzo wolno, więc prawdziwa jest transformacja Galileusza dla niego. A, bo ja nie powiedziałem jednej rzeczy, a to za złe. To powiem następnym razem. Ale może transformacji Galileusza używać, bo dla małych prędkości można używać transformacji Galileusza, to chciałem wam pokazać, ale to pokażę następnym razem. W związku z tym on jest pewny, że one chodzą równocześnie, zsynchronizowane. I nagle widzi, że przy obu zegarach coś się stało. Jak te zdarzenia widzi obserwator, który porusza się względem tego obserwatora ze swoim zegarem, ze swoją linijką, z prędkością U? Takie zadaję pytanie. Dobrze? Dla uproszczenia zrobię bardzo upraszczającą rzecz, która na nic nie wpływa, ale żeby było mniej symboli. Zrobię, że ten obserwator stoi dokładnie w miejscu tego zegara. W związku z tym x0 jest równe 0. Dobrze? Ok? Jeden zegar jest koło niego, a drugi jest gdzieś tam dalej i on widzi, że przy tych zegarach jednocześnie coś się stało. Słucham? Małe prędkość unoszenia. No to zobaczmy, jakie współrzędne czasoprzestrzenne mają te zdarzenia według tego obserwatora filmowanego. No to piszemy. CT1 prim równa się gamma CT1 minus beta X1. Od razu piszę CT, tak? Żeby było nie tam, tylko CT. I no to wyliczmy, ile to jest. CT1 0, beta X1 0, 0. O. X1 prim gamma X1 minus beta CT1. X1 0, T1 0, 0. To jest oczywiste, bo już się umówiliśmy wcześniej, że w chwili początkowej ci dwaj obserwatorzy są dokładnie w tym samym miejscu, tak? I wtedy synchronizują swoje zegarki, zaczynają się, i ten się zaczyna poruszać. No więc jeżeli ten zmierzył w chwili 0 to zdarzenie, że miało, było w miejscu, gdzie on stoi, no to ten też musiałby, ten też był w tym miejscu wtedy i też zmierzył to zdarzenie w tym samym miejscu, w zerze swojego układu odniesienia w chwili 0, bo wtedy synchronizował zegarek z tym. Tak? A co z tym drugim zdarzeniem? CT2 prim to jest gamma CT2 minus beta X2. O, to wstawiamy. CT2 jest 0, ale X2 jest równe L, czyli będzie minus gamma beta L. Tak? A X2 prim gamma X2 minus beta CT2, czyli gamma L. To są dwa efekty. Jeden efekt jest taki, że ten obserwator widzi, że to zdarzenie zaszło w zerze, a to zaszło w punkcie gamma razy L, czyli dalej. Tak? Bo gamma jest większa od L. Czyli w jego układzie odniesienia ta odległość wynosi gamma L. Tak czy nie? Tak czy nie? Nie! 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 Nie wynosi gamma L, bo to zdarzenie było wcześniej. Pamiętacie paradoks, to znaczy, że coś jest w tym samym miejscu, tak? To zdarzenie by musiało zajść też w momencie 0, żeby ta odległość była gamma L. Bo to zdarzenie zaszło wcześniej niż on był tutaj. Bo jest minus gamma beta L, ta liczba jest ujemna. Według obserwatora w tej rakiecie to zdarzenie zaszło wcześniej niż to. Obserwatorzy nie mogą się dogadać, czy dwa zdarzenia są równoczesne, czy nie. To zdarzenie było w chwili T równe 0 i to było w chwili T równe 0 dla obserwatora stojącego na peronie. Obserwator stojący na peronie widział dwa zegary, które się w tym samym momencie przewróciły. Obok niego przejeżdżał obserwator w rakiecie i powiedział nie.
zegary nie przewróciły się równocześnie. Zegar, który stał dalej od ciebie, przewrócił się najpierw. A ten się przewrócił w momencie, jak ciebie mijał. Ale tamten zegar już dawno leżał, jak ja ciebie mijałem. Okej? To wynika z transformacji Lorenza. Zauważcie, jaki głęboki paradoks pojęcia równoczesności. Dwa zdarzenia, które są równoczesne dla jednego obserwatora, nie są równoczesne dla drugiego obserwatora. Ja wam powiedziałem, że transformacja Lorenza została wprowadzona jako postulat, ale na podstawie pewnych doświadczeń, które pokazały, że transformacja Galileusza jest zła, a transformacja Lorenza jest dobra. Do dzisiaj nie znaleziono, znaczy znaleziono, ale w granicach tych eksperymentów, o których ja mówię, dużych prędkości na przy bardzo słabym polu grawitacyjnym, takie jak mamy na Ziemi, nie ma eksperymentu, który byłby sprzeczny z transformacją Lorenza. Nie udało się znaleźć eksperymentu, który byłby sprzeczny z transformacją Lorenza na Ziemi. Wiemy, że są takie zjawiska i obserwujemy je, które są sprzeczne, ale na Ziemi, tak jak wykonujemy jakieś eksperymenty na stole czy coś, nie ma eksperymentu, który byłby sprzeczny z transformacją Lorenza. A z tej transformacji właśnie przed chwilą wywnioskowałem, że dwa zdarzenia, które były równoczesne dla obserwatora spoczywającego względem zsynchronizowanych zegarów, nie są równoczesne dla obserwatora poruszającego się względem tego peronu. Proszę Państwa, to inaczej znaczy, że według tego obserwatora w tej rakiecie te dwa zegary nie są zsynchronizowane. One chodzą inaczej. Ten obserwator widział, że wskazywały tą samą godzinę i wtedy się opadło, a dla tego obserwatora tak nie jest. A to teraz, zanim skończę, to zagadka. To jak to jest? Obserwatorzy inercjalni są równoprawni. To powiedziałem na początku. Jeżeli obserwator ten spoczywający widzi zegary zsynchronizowane, a poruszający się względem niego widzi niesynchronizowane, przecież całe rozumowanie można odwrócić i powiedzieć, przecież to ten poruszający się może powiedzieć, nie, chwila, moment, ja stoję. Ja widzę zegary zsynchronizowane, a to ten poruszający się będzie widział zegary niesynchronizowane, prawda? Może tak powiedzieć. Przecież jestem takim samym dobrym obserwatorem inercjalnym jak on. Który ma rację. Nie może być tak, że obaj twierdzą, że widzą zegary zsynchronizowane, a ich koledzy poruszający się mają niesynchronizowane. Oni względem siebie się poruszają, ale który względem którego, to jest kwestia wyboru, tak? W zależności od tego, który mówi. Mało tego, można pomyśleć o trzecim obserwatorze, który porusza się względem nich obu. I opowie jeszcze zupełnie co innego o tych zegarach. To jak to jest? Bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że oni rozmawiają o konkretnych zegarach. Rozmawiają o zegarach spoczywających względem obserwatora na peronie. Ten obserwator obserwuje zegary, które się względem niego poruszają. Sytuacja nie jest symetryczna. Żeby była symetryczna, to byśmy musieli rozważyć taki długi pociąg, który się porusza, w którym są dwa zsynchronizowane zegary według obserwatora w środku. I gdyby rozmawiali o tych zegarach, które spoczywają względem obserwatora w rakiecie, to wtedy ten w rakiecie by powiedział, one są zsynchronizowane, a ten by mówił, że się rozsynchronizowały. Jest bardzo ważne, o których zegarach oni mówią. W którym układzie zegary spoczywają. Bo każdy obserwator, pamiętacie, na początku powiedziałem, ma swój zegar, który względem niego spoczywa. Możemy sobie wyobrazić, że każdy obserwator ma nieskończenie wiele zegarów, które względem niego spoczywają, bo w każdym punkcie może poustawiać te zegary, tak? Tak jak ten na peronie.
Może trudno ustawiać tych zegarów, ile chce. I wszystkim jest zsynchronizowany. Tak? A ten może mieć swoje. Zsynchronizowane względem siebie. I ten będzie mówił, że jego są zsynchronizowane, a te nie. A ten będzie mówił, że jego są zsynchronizowane, a jego nie. I nie ma w tym żadnej sprzeczności, bo jedyne, co oni mogą zrobić, jak można porównać dwa zegary? Czy są zsynchronizowane, czy nie? Bo każdy jest pewny swojego zdania, ale jak oni mogą to sprawdzić? No muszą porównać, tak? W momencie, kiedy dwa zegary się mijają, to mogą je porównać. Tak? I w momencie, kiedy ten miał w tej małej rakietce miał tu swój zegar, porównał się z tym, zsynchronizował, następnie przejechał tu i się porównał swój zegar z innym zegarem. Nie z tym, tylko z tym. A ten zegar to już jest inny obiekt fizyczny. I ten twierdzi, że ten, i ten w rakiecie twierdzi, że ten zegar nie jest zsynchronizowany z tym, a ten twierdzi, że on jest zsynchronizowany z tym. Ale tego sprawdzić się nie da, bo by trzeba było wszystkie trzy zegary porównać równocześnie. A ponieważ obserwatorzy poruszają się względem siebie, to w danym momencie można się porównać tylko z zegarem, którego się mija, tak? Niezależnie, czy ten mija, niezależnie, w tym układzie odniesienia związanym z rakietą on stoi, a peron jedzie do tyłu, tak? Ale on widzi, że najpierw porównuje się z zegarem tym, następnie cały peron jest tak, następnie cały peron się przesuwa i porównuje się z tym zegarem, tak? Więc zawsze porównuje się jeden zegar w rakiecie z dwoma zegarami na peronie. Zawsze, w każdym układzie odniesienia. I tu jest złamana symetria między nimi. Tak? Stąd się biorą różne nieporozumienia. Dlatego trzeba pamiętać, o czym się mówi. Więc... Ale o tym będziemy jeszcze mówić, bo tu jest dużo ciekawych innych zagwozdek. Ale jedno, co dzisiaj, message na dzisiaj jest taki, że dwa zdarzenia, które są równoczesne dla jednego obserwatora, nie są równoczesne dla obserwatora poruszającego się, tak? Ten obserwator poruszał się i powiedział, że ten zegar, to znaczy, że to zdarzenie, nie mówmy zegar, to zdarzenie było wcześniej niż to zdarzenie, tak? Ale jakbyśmy sobie wyobrazili obserwatora, który jedzie w drugą stronę, to by on powiedział, że to zdarzenie było pierwsze, a to było drugie. Bo tu się zmieni znak, bo beta to jest U przez V, U przez C. U by zmieniło znak, gamma nie zmienia znaku, bo jest dodatnie zawsze, jest U kwadrat. I w związku z tym, dla obserwatora poruszającego się w drugą stronę, to zdarzenie będzie wcześniejsze niż to. Ok? Przygotowałem 10 stron, ale doszedłem do 5. Pomijając jedną rzecz, bo przeoczyłem. Także mamy materiał na następny. Dobra, to tyle. Dziękuję.